Dzień dobry. Zaproszono mnie do polecenia i do przeczytania fragmentu jakiejś ulubionej książki. Mam wiele ulubionych książek. Zazwyczaj też czytam kilka książek na raz, ale zawsze, kiedy się nie mogę zdecydować, co czytać, sięgam po czeską prozę. Czeska proza jest moją ulubioną na świecie. Bardzo ją lubię za swoiste poczucie humoru, za dużą dawkę takiej baśniowości. I za piękny w swojej prostocie język. Dzisiaj autorem, którego chciałam przeczytać, jest Ota Paweł, autor bardzo czeski, choć pochodzenia żydowskiego, o smutnej historii swojej prywatnej, autor pięknych opowiadań. Dzisiaj przeczytam Wam fragment opowiadań z tomu Śmierć pięknych saren. Bardzo zresztą polecam. Polowałam trochę na tę książkę. Jakiś czas temu wydał ją ponownie Czuły Barbarzyńca. Więc przeczytam Wam kawałek. Zbliżała się jesień, a wraz z nią pierwszy odów w naszym stawie. Cała rodzina, a przede wszystkim tatuś, szykowała się na ten dzień jak na wielkie święto. Tatuś poprosił w swojej firmie Electrolux o dzień urlopu. Pan dyrektor spytał: Na ryby, co? Znów na ryby? To pana kiedyś zgubi, panie inspektorze. A mamusia specjalnie na tę okazję uszyła sobie modny płaszcz z kowerkotu. Musiała zaprosić dwóch swoich szwagrów robotników, krzepkich i przysadzistych, Karola Koprzywę i Karola Chruzę. Powierzono im ważne zadanie. Mieli stać na grobli i pilnować, by nikt nie kradł wyłowionych karpi. Przyjechali nad staw z rodzinami. Do odłowu karpi mój tatuś najął zawodowego rybaka, pana Stechlika ze Śmichowa. Przyjechał z 8 mężczyznami, odzianymi od stóp do głów w gumowe stroje. Pan Stechlik, tęgi, stary i doświadczony człowiek, uwielbiał porządek. To, co zaczęło się teraz dziać na grobli owego idyllicznego stawu z wierzbami i grą żelami, przypominało raczej działania wojenne przeciwko nieznanemu przeciwnikowi. Na grobli stały 2 5-tonowe samochody marki Praga, na nich butle z tlenem i specjalne kadzie do przewozu karpi. Po grobli poruszali się bezszelestnie gumowi mężczyźni i rozkładali sieci. Woda powoli wyciekała ze stawu, a tatuś, spodziewając się pokaźnego zarobku ze sprzedaży karpi, które obiecał przedsiębiorstwu Wańcha, częstował gości. Na drugie śniadanie parówki na gorąco bułki i 2 beczki piwa. Na obiad wybrano się do restauracji niedaleko. Po kolejnych kuflach piwa nastrój wyraźnie się poprawił. Tylko tatuś nic nie pił, bo nigdy nie lubił pić. O 3 po południu na grobli stały setki gapiów, a w stawie pozostało już niewiele wody. Pan Stechlik dał rozkaz do ataku. Jeden z rybaków zadał w złotą trąbkę i odłów się rozpoczął. Sieć wygięła się w ogromny łuk, a korki pływały po powierzchni wody jak kaczki. Pan Stechlik rzucał rozkazy, a gumowi pajace, przypominający marionetki na drutach, poruszali rękami raz w tę, raz w tamtą stronę. W miarę jak zbliżał się finał, napięcie wśród widzów rosło. Przestrzeń z karpiami zawięziła się do niewielkiego kręgu. W tej chwili powierzchnia wody powinna zafalować odrzucających się ryb, ale nic takiego się nie zdarzyło. A tatuś, który doskonale znał się na tych rzeczach, bladł coraz bardziej i na czoło występowały mu krople potu. Rybacy zacieśniali krąg, tak że w końcu korki zbliżyły się do siebie ze wszystkich stron. W sieci nie było absolutnie nic. A jednak na granicy wody i błota coś się poruszało. Pan Stechlik zręcznie chwycił to podbierakiem i uniósł w górę karp. I to jaki? Tatuś poznał karpia, jęknął, a grobla wybuchnęła gromkim śmiechem. Wszyscy wówczas rechotali, prócz mojej mamy i mojego tatusia. Mamusia musiała tę hańbę przeżywać szczególnie boleśnie. Długo mieszkała nad Rzyną, a Kroczechlawy były jej miastem rodzinnym. Przyciskała nas do piersi i szeptała: Moje biedne dzieci, gdybyście wiedziały, jakiego macie tatę. Tatuś tymczasem zbiegł nad staw, stanął nad chwytającą powietrze rybą i przyglądał się jej tak, jakby widział karpia po raz pierwszy w życiu. Pan doktor Jakubczyk nie kłamał. Karp ważył sporo, ponad 6 kg. Od tego czasu, kiedy tatuś kupił staw, znacznie przytył.
Tatuś pognał do willi do pana doktora Jakubczyka, zdecydowany całe te sprawy załatwić po boksersku, tak jak to robił pan Franciszek Neekolny. Otworzyła mu służąca. Pan doktor wraz z panią wyjechali na wakacje do Włoch. Za moje pieniądze pojechali. I to do Włoch. Tego dnia mieliśmy karpia na kolację. Oczywiście mamusia i tatuś nie rozmawiali ze sobą. I dopiero kiedy tatuś oświadczył z nadętą miną, skorośmy za niego zapłacili, to go sobie, dziadki miłe, zjemy. Mamusia zauważyła z wściekłością, że nawet dla pana Rothschilda, współwyznawcy tatusia, byłaby to wyjątkowo droga kolacja. I na pewno miała rację. Prawdopodobnie był to najdroższy karp nie tylko w Czechosłowacji, ale w całej Europie Środkowej. Kosztował mojego tatusia, wliczając koszty odłowu, dokładnie 11,5 tysiąca, za które to pieniądze, dodała mamusia pod koniec kolacji, moglibyśmy mieć żywe łososie sprowadzone wprost z Kanady.